Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, w czerwcu 2012 roku pan poseł Jerzy Borkowski skierował konkretne pytania w sprawie dublowanych zakupów w Biurze Informatyki Spółki PKP PLK SA. Na jego zapytania pan minister zobowiązał się do przedstawienia na forum Sejmu wyników przeprowadzonej kontroli do końca czerwca i zapewniał zgromadzonych, że nic nie zostanie zamiecione pod dywan. Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów miał okazję zapoznać się z wynikami przeprowadzonej kontroli? No, na to pytanie należy odpowiedzieć, że nie. Niewiele czasu zajęło mi ustalenie okresu, w czasie którego miały miejsce podwójne zakupy. Był to rok 2010 i 2011. W rocznym raporcie spółki PLK SA za rok 2011 napisano, że w celu zmniejszenia ryzyka występowania zakłóceń w strukturze systemu informatycznego spółki spowodowanych działaniem czynników niepożądanych wdrożono i rozwija się system monitorowania bezpieczeństwa. A z kolei w specyfice istotnych warunków zamówienia, które zostały opublikowane w marcu 2012 roku na platformie przetargowej spółki, od wykonawcy oczekuje się stworzenia koncepcji na system monitorowania bezpieczeństwa w oparciu o licencję Microsoft. Podobne zapisy znajdziemy na temat systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi. W raporcie napisano, że sprawny przepływ informacji jest jednym z podstawowych elementów zapewniających PKP PLK SA sukces gospodarczy. Rok 2011 był kolejnym rokiem dynamicznych zmian w zasobach informatycznych spółki. Widać zatem wyraźnie sukces gospodarczy spółki, który objawia się z roku na rok zwiększoną stratą finansową, w której udział mają podwójne i potrójne zakupy. Czy ministerstwo uważa, że likwidacja stanowiska członka zarządu odpowiadającego za piony informatyki w PKP PLK SA oraz późniejsze odwołanie dyrektora Biura Informatyki wyczerpuje wszystkie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które bezpośrednio odpowiadają za wielomilionową niegospodarność w tej spółce? Jak ministerstwo wytłumaczy fakt, że osoba pełniąca funkcję Chmielowski będzie dopytywać wiceprezesa?